Jezus wyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, o alleluja. Powieczne czasy królem królów. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. Alleluja! Przyjaciele! Żyjemy podobno w chrześcijańskim kraju. Większość z was zapewne co najmniej raz lub dwa razy w roku chodzi do kościoła. Ale kiedy ludzie wychodzą na ulicę i zaczynają prezentować Boga w praktyce, prezentować Jego moc i takim, jak On jest naprawdę, pojawiają się dziwne uśmiechy i dziwne spojrzenia i zgorszenie. Ja przez wiele lat też myślałem, że to o to chodzi, że chodzi o to, żeby być dobrym, że chodzi o to, żeby być porządnym, ale coś Ci powiem. Nie wychodzisz sobie zbawienia. Możesz być porządnym człowiekiem, przeprowadzać staruszki na drugą stronę ulicy. Jeśli nie spotkałeś się z Jezusem, pójdziesz do piekła. Bo usprawiedliwienie jest z wiary w Jezusa Chrystusa. Tylko krew Jezusa. Tylko Jego krew. Tylko Jego krew. Przelana na krzyżu Golgoty. Powoduje, że człowiek może dostąpić zbawienia, jeśli się na to otworzysz. Nie możesz być na tyle dobry. Nie możesz być na tyle porządny. Nie możesz być na tyle uczciwy. Bo Słowo Boże mówi wyraźnie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i pragnie chwały Bożej. Wszyscy. Ale usprawiedliwienie, zbawienie jest za darmo. Rozumiesz? Za darmo. Z łaski. To jest niezasłużona przez Ciebie i przeze mnie. Boża przychylność. Boża przychylność dla nas. On tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy człowiek tu na ziemi potrzebuje spotkać się z Bogiem. Musicie narodzić się na nowo, jeśli chcecie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeśli chcecie wejść, nie pomoże wam żaden święty. Tylko Jezus umarł za twoje grzechy i prawdziwie zmartwychwstał. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Jezusie Chrystusie, Bóg dał człowiekowi wszystko, co jest potrzebne do życia i do pomocności. Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. W tym kraju, w większości budynków, ludzie mają w nosie Boga, ale z obawy przed Nim wieszają obrazki, krzyżyki. Myślę, że to coś pomoże. Powiem Ci teraz, jaka jest prawda. Nic nie pomoże. Jeśli nie spotkałeś się z Jezusem, jeśli nie oddałeś Mu swojego życia, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Przyjaciele, jest jeden podstawowy grzech, który oddziela ludzi od Boga. Niezależność. Ludzie chcą być niezależni. Chcą sami decydować. I wiem, o czym mówię. Nazywam się Michał Korbol. Przez ponad 30 lat też byłem niezależny od niego. Wydawało mi się to pretnie dla mohyrowych beretów i nie miałem na to zgody. Przecież ja byłem porządny. Ja byłem bystry. Byłem mądry. Skończyłem z wyróżnieniem szkoły. Osiągnąłem sukces. Zbudowałem wielką kancelarię prawniczą. Jestem ktoś, zasługuje na zbawienie. Ale to była bzdura. Dopiero wtedy, kiedy stanąłem i powiedziałem: Jezus, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię. Ja Cię potrzebuję. Potrzebuję Cię w moim życiu. Potrzebuję Cię. Przyjdź i mnie uratuj. I wtedy właśnie On przyszedł i mnie uratował. Narodziłem się na nowo. 6 lat temu.
Święty Boży Duch mieszka we mnie. Ale to nie jest tylko dla mnie. To właśnie jest Ewangelia. To jest dobra nowina. To jest dobra nowina. 2000 lat temu Jezus z miłości dla ciebie postanowił cię uratować. Zapewnić ci niebo. Zapewnić ci niebo na ziemi. Możesz doświadczać już tutaj nieba na ziemi. Możesz niszczyć ciała diabła, tak jak ja niszczę w swoim życiu. I moje życie jest tego świadectwem. Jestem tutaj po to, aby wam powiedzieć, że Jezus żyje, umarł za twoje grzechy. I dzisiaj od czego zależy, jak chcesz żyć. Możesz dźwigać te ciężary. Możesz chodzić zgarbiony, zmęczony, smutny, spięty i zestresowany. Ale możesz to wszystko zrzucić i powiedzieć, mam to przyjść. Jezus, przyjdź i panuj w moim życiu. On zrobił to 2000 lat temu. Teraz ty decydujesz. Ty decydujesz. Przyjaciele, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby wam o Bogu opowiadać. My jesteśmy po to, żeby go wam zaprezentować. Czy jest ktoś wśród was, ktoś chory? Może masz nieuleczalną chorobę? Może lekarze postawili krzyżyk? A może masz depresję i latasz do psychoterapeutów? Albo do psychiatrów? Jeśli chcesz, dzisiaj odejdziesz stąd zdrowy. Położę na ciebie moje święte ręce. W imieniu Jezus lekarze chorobę odejść i będziesz zdrowy. Ale ja cię pytam dzisiaj. Czego chcesz? Czego chcesz? Każdy z was, którzy słyszycie te słowa, podejmujecie w swoim sercu decyzję. Albo są to dla was brednie i baśnie, albo postanowicie zmiany. Ja pytam, kto z was, przyjaciele, kto z was chce pojednać się dzisiaj z Bogiem? Tu nie chodzi o religijne organizacje, o przynależność do czegokolwiek. Kto z was chce spotkać się osobiście z Jezusem? Osobiście z Jezusem. 6 lat temu, kiedy wezwałem nad swoim życiem Jego imienia, kompletnie nie wiedziałem, co to oznacza, ale wiedziałem jedno, że nie chcę dłużej udawać, bo tak jak powiedziałem wam wcześniej, miałem wszystko, co daje ten system. Pieniądze, pozycje, piękny dom, nowe samochody, zagraniczne wakacje. Ile lat w życiu tracić na latanie za tymi bzdetami? I spijasz się na piątkowych spotkaniach z sąsiadami. Udajesz silnego twardziela, mówisz o sukcesach, a prawda jest taka, że kiedy kładziesz się do łóżka, to się boisz i nie wiesz, co będzie jutro. Odpowiedź jest w Jezusie Chrystusie. Odpowiedź jest w Jezusie Chrystusie. Tak, przyjaciele. Dzisiaj krzyżyk stał się jakimś religijnym symbolem. Ale czego? Na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana. Jezus pokonał śmierć. Pokonał śmierć. Jezus wziął na siebie wszelką chorobę. Zniszczył biedę. Zniszczył wstyd. Kto z was chce się z Nim pojednać? Zawołaj do Niego dzisiaj. To jest Jezu. Ja nie rozumiem, co mówi ten człowiek. Ja nie wiem, o czym on mówi. Ale ja w głębi się nie wiem, że to jest prawda. Ja chcę Cię poznać. Ja chcę Cię poznać. Ja chcę Cię poznać. Ja zawołałem 6 lat temu i spotkałem Go osobiście. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi. Ojcze, ja modlę się o każdą z tych osób, które słyszy tych słów. Ojcze, soroto coloro masa, ta kalara masa, soroto coloro so. Ojcze, ja ścieram zasłony z ludzkich umysłów. Ścieram zasłony z ludzkich umysłów.
co robią to kolorosety, KRBC, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, co robią to kolorosa, rebete KRBC, siro to kolorosa, ruach, ruach kadosz, Duchu Święty, Ty jesteś Panem tego miasta, Ty jesteś Panem Jezus tego kraju, ja wzywam Twoje potężne imię Jezus, co robią to kolorosa, niech ludzie rozważają te słowa, Ojcze, ja dziękuję Ci, że oni nie mogą spać i nie mogą jeść, że oni rozważają te słowa, że oni mądrze wybierają, że oni mądrze decydują. Uwielbiam Ciebie, Królu, uwielbiam Ciebie, Boże. Soroto koloromasa, potężny wielki, jedyny Boże. Uwielbiam Ciebie, soroto kolorasa. Nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby Wam opowiadać. Żeby Bóg mieszka we mnie, żeby Bóg mieszka w nas. I się decydujesz. Właśnie kiedy stoisz na tym przejściu, decydujesz, czy pokutujesz z Twoich poglądów, które oddzielały Cię od Niego i podążasz za prawdą, czy dalej masz to gdzieś. Wybierz życie, abyś żył. Upamiętajcie się i mądrze decydujcie. Amen.